Plebiscyty sportowe Echa Dnia organizowane są od ponad 20 lat, ale tegoroczna edycja pod wieloma względami miała być wyjątkowa. I taka była. Kibice, oddając tysiące głosów, wybrali wąskie, elitarne grono sportowców, z których każdy podkreślał, że już sama nominacja to powód do wielkiej dumy. Na sali nie brakowało emocji, smak zwycięstwa, gorycz porażki i mnóstwo śmiechu. W takiej atmosferze przebiegała ceremonia wręczania nagród, która w sali koncertowej Urzędu Miejskiego zgromadziła ponad 600 widzów, w tym nie tylko osoby ze świata sportu, ale także polityki, mediów i kibiców. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat pojawił się cały zarząd miasta na gali, wszyscy prezydenci, łącznie z sekretarzem miasta. Po raz pierwszy w tym roku umożliwiliśmy czytelnikom nowe kanały do głosowania. Tymi kanałami był Facebook i portal Echa Dnia, gdzie można było kliknąć i oddać swój głos. Oczywiście zostały kupony i zostały SMS-y, ale to umożliwiło, że tak powiem, szerszy dostęp do samego plebiscytu. Plebiscyt sportowy Echa Dnia to doskonałe podsumowanie roku, który zdaniem zebranych na sali gości był bardzo udany. Podkreślał to przede wszystkim prezydent Radomia Radosław Witkowski. To bardzo udany rok, ponieważ nasze drużyny, które są w najwyższych klasach rozgrywkowych, czyli Rosa i Czarni, w dalszym ciągu mają szansę na zajęcie wysokich miejsc. Piłkarze Radomiaka biją się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale nie tylko. Mamy wiele sukcesów w sportach indywidualnych, sukcesy w pływaniu, w tenisie stołowym, a dzisiejszy plebiscyt pokazuje, że nie tylko sportowcy z Radomia, ale również sportowcy z regionu radomskiego potrafią osiągać sukcesy, zdobywają dużo bramek, osiągają sukcesy, wychodzą naprzeciw nowym oczekiwaniom, więc to tylko cieszy, że region radomski sportem stoi i jesteśmy z tego bardzo dumni. Występ zespołu akordeonowego Humi Accordion Band pod dyrekcją Artura Miedzińskiego z Radomskiej Szkoły Muzycznej był idealnym preludium dla najważniejszego punktu imprezy, czyli wręczenia nagród laureatom plebiscytu. Każdy z laureatów, oprócz odbioru pamiątkowej statuetki, musiał także zmierzyć się z nierzadko dowcipnymi pytaniami przygotowanymi przez redakcję Echa Dnia. Zaczęło się od powiatu białobrzeskiego. Zdaniem głosujących najpopularniejszym trenerem regionu został szkoleniowiec trzecioligowej Pilicy Białobrzegi Arkadiusz Modrzejewski. Spośród sportowców laur przypadł Michałowi Orłowskiemu z występującego w lidze okręgowej LKS Promna, który głosy zawdzięcza przede wszystkim kochającej mamie. Tak jak w zeszłym roku dziękowałem mamie, to teraz dziękuję do... No sam nie wiem, kto głosował. I wszystkim nominowanym. Dziękuję bardzo. W powiecie grójeckim tytuł najpopularniejszego trenera przypadł Łukaszowi Wiśnikowi z Pilicy Nowe Miasto. W gronie sportowców kibice w regionie wyróżnili piłkarza KS Warka Bartłomieja Jałochę, który w dość oryginalny sposób zadedykował nagrodę swojej narzeczonej. Dziękuję mojej narzeczonej, która jest ze mną mimo wszystko. Niekiedy treningi niestety są ważniejsze, tak? Tak bywa. Dziękuję bardzo. Kozienice to niekwestionowany triumf legendy najpierw piłkarskiej, a obecnie trenerskiej w regionie Grzegorza Seremaka, szkoleniowca Jaworu Stanisławice. Najpopularniejszym sportowcem, zdaniem kibiców, został, a jakże, piłkarz Mateusz Kryczko, również z Jaworu Stanisławice, za którego nagrodę odebrał trener. W powiecie lipskim wśród szkoleniowców zwyciężył Krzysztof Sieczka z Zawiszy Sienno. W kategorii sportowców niekwestionowany triumf odniósł Mateusz Dryka, piłkarz Powiślanki Lipsko, któremu bardziej niż samo wyróżnienie spodobała się statuetka. Dziękuję za wszystkie te głosy, które zostały na mnie oddane. No i dziękuję za statuetkę. W powiecie przysuskim zwyciężył świetnie czujący się w blasku reflektorów trener Bolesław Strzemiński. Czy w Przysusze w czerwcu będzie trzecia liga? Trudne pytanie, to Włodek Łyżwa pewnie układał. No, tak, to jest jego charakter pisma. Włodziu, odpowiem ci w czerwcu. Wśród piłkarzy triumfował jeden z liderów Oskara Przysucha, Paweł Kowalczyk. W powiecie radomskim zwyciężyła Małgorzata Okulska, zajmująca się na co dzień judo. Sportowcem roku został natomiast Karol Stępniewski, piłkarz Polonii Iłża. W Szydłowcu zwyciężył trener Oronki Orońsko Kamil Śledź. Wśród zawodników padł natomiast rekord. Zawodnik szydłowianki Szydłowiec Kamil Czarnecki uzyskał ponad 10 tysięcy głosów, co było najlepszym wynikiem całego plebiscytu. Gdy poznaliśmy laureatów w poszczególnych powiatach, przyszedł czas na wyróżnienia trenerów i sportowców Radomia.
Trzecie miejsce w gronie szkoleniowców zajął prowadzący trzecioligową Broń Radą Tomasz Dziubiński, który podkreślił, że miejsce na podium to dla niego duże wyróżnienie. Jestem zadowolony, bo docenił ktoś, czytelnicy, kibice docenili moją pracę. Drugie miejsce w ubiegłym sezonie z Bronią Radą po rundzie jesiennej trzeciej. Także jestem zadowolony. Drugie miejsce zajęła trenerka łucznictwa w ŁKS Radom Iwona Trześniewska. Pierwsza lokata przypadła natomiast pracującemu w Radomiu od pół roku, ale powszechnie szanowanemu za efekty swojej pracy, szkoleniowcowi Radomiaka Radom, Jackowi Magnuszewskiemu. Pracowałem ciężko na to. Moja drużyna miała dobre wyniki, stąd na pewno też część tych głosów właśnie padła na mnie. Wśród nominowanych sportowców dużą grupę stanowili przedstawiciele najpopularniejszych w Radomiu dyscyplin – piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Najniższe miejsce na podium przypadło koszykarzowi Rosy Radom Jakubowi Zalewskiemu, który takiego wyróżnienia się nie spodziewał. Nie, jestem bardzo dumny z tej nagrody, jest to bardzo wysokie jak dla mnie miejsce, uważam. Koszykówka nigdy nie była tak popularna w Radomiu jak inne dyscypliny sportu, dlatego widać, że mamy coraz więcej fanów i naprawdę to trzecie miejsce dzisiaj było dla mnie dużym zaskoczeniem. Jestem już czwarty raz, były miejsca ósme, szóste, piąte, a trzeciego nie było, naprawdę nie liczyłem na tak wysokie miejsce. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Bartłomiej Bołądź. Siatkarz Cerrad Czarnych Radom również nie spodziewał się tak wielu głosów oddanych przez kibiców. Na pewno wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego miejsca. Myślałem, że może tam koło dziesiątki się zakręcę. Drugie miejsce, naprawdę się tego nie spodziewałem i mogę tylko podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. Tegorocznym triumfatorem plebiscytu był Konrad Fryze, 16-letni tenisista RKT Return. W tym sezonie osiągnąłem bardzo dużo, jestem w pierwszej 20 światowego rankingu. No i myślę, że w tym roku ten rok będzie jeszcze lepszy. Laureata na sali nie było. Były za to jego babcie, które ze łzami wzruszenia odebrały nagrodę dla wnuka. Jest to najpiękniejszy dzień w dotychczasowym moim życiu. Ja też jestem bardzo szczęśliwa, że Konrad, bo jak już wspominałam, po raz pierwszy występuje w plebiscycie. Wiedziałam, że jakieś tam miejsce zajmie, ale nie przypuszczałam naprawdę, że będzie miał tyle fanów i że zajmie pierwsze miejsce. Ma dopiero 16 lat. Plebiscyt sportowy Echa Dnia upłynął pod znakiem niespodzianek, bo i taki był właśnie radomski sport w roku 2014. Obyśmy za rok mieli przynajmniej tyle samo, a może nawet jeszcze więcej powodów do wzruszeń, radości i sportowych emocji.